Zacznijmy powoli. Potrzebuję waszej pomocy, bo tak dawno nie grałem w tą grę i nie wiem, o co tu chodzi. No, czemu to mruga? Moduł błyskacza. Okej. Aha. Kombinezon to jest to, co ja mam w inwentory. Okej. Krosno okablowanie. Uniwersalna platforma technologiczna. Nie mam pojęcia co... Czy ja mam jakieś takie itemy w inwentory? Plecak odrzutowy. To rozumiem, że to jest jakoś zainstalowane. Technologia. Nie wiem co to jest. Zastosuj wszystkie komponenty, aby zainstalować technologię. I co ta technologia robi? Plus 10% zbiornik podtrzymania. Zwiększa podstawę pojemność. Ok, ładunek. Czego ładunek? Dobra, statek. Technologia. Jakiś. Jakąś technologię zainstalowałem, a nie do końca wiem o co chodzi. Trytu nie mam. Ta technologia wymaga kosmiczny broń promieniowa, narzędzie, ok. Technologia zainstalowana. Silnik startowy za mało. Coś zrobiłem, technologię. Urządzenie modulujące. Standardowe komunikaty. Nie wiem jeszcze co to robi. Multinarzędzie, dobra. A tu jest więcej rzeczy, które mogę zrobić. Podtlenek. Czegoś tam. No, mam jakieś. Dobra, i co? Wychodzę z niego. Co ja tu mogę robić? Płytka. Czego ja potrzebuję? Czekajcie, jeszcze raz wejdźmy do niego. Jak się subskrybuje, to dostajesz hajs za to. Young Fabian. Tak, dostaje. Jakieś 2 dolary wpadną. Jeszcze raz. Co ja potrzebuję do tego silnika? Kadm? Co znaczy, że jest krytycznie uszkodzona? Aha, bo to kadm do naprawy. To nie jest mój silnik, to nie jest paliwo. To jak gdzie indziej mam, to jest paliwo. O kurde. Paliwo albo hipernapęd. Nie mam czegoś takiego. Piryt albo tryt. To czego mi brakuje? Czekajcie. Silnik. Aha, to takie nogi są. Dobra, czekajcie, ja to zaraz zobaczę. Co to jest tam w środku? Tu są jakieś nogi. To jest to. Uran albo gwiezdne paliwo startowe. Jak to wyprodukować? Pewnie się to gdzieś robi. Jak się coś produkuje w tej grze? O, jest. Diwodur. Pojemnik na antymaterię, antymateria. O kurde, ja jedno zużyłem. Dobra, to na razie nie będę w tym grzebał. Czyli potrzebuję diwodur. Może diwodór to się z tych może roślin bierze, albo coś, czekajcie. Jakaś płytka produktowa. Nie wiem, co to jest H. Ja pokonam go.
fragment kryształu, ale jakiego kryształu? O, kryształ Diwodoru, okej, dobra. Zebrałem go. Okej. Jak się analizuje coś? Nie wiem, dobra. Dobra, zobaczmy teraz. Kombinezon. Czy ja go właśnie rozbiłem? Chyba go właśnie przeanalizowałem i go rozwaliłem sobie. Ja pierdzielę. Ale jestem debil. Dobra, tu jest jeszcze. Te kryształy, co teraz mam z tym zrobić? O, jest Diwodur. Statek. Mam. Jak się startuje? Znajdź geodę w ekwipunku. Jaką ja mam geodę? Aha, dobra. Geodę znalazłem. Widzieliście? Okej. Przytrzymaj W, aby wystartać. O, o kurde. Lecę. Lata. Tu wyląduję sobie. Tu jakiś domek jest. Na razie jest taka przygoda, że przynajmniej umiem. Wystartowaliśmy, nie? To jest 11 minut? Czy co ten czas oznacza? Steruję samską. Bo to było tak, że jak się chciało gdzieś dolecieć, to trzeba było na orbicie najpierw, a później jakby wylądować tam z orbity i wtedy jest szybko. Porozmawiając z nawigatorem frachtowca, nie wiem o co typowi chodzi, ale nie chcę z nim gadać. Lecę w kosmos. Przecież
X. Nadchodząca transmisja, źródło nieznane. Nie jesteś sam. Proszę zidentyfikuj się, jestem ktoś tam. Przedstaw się. Przedstawiam się. Zostawiłeś mnie, dlaczego? Powiedz, że jest ci przykro. Nie okłamuj mnie, ty. Nawet pozostali nie. Zapytaj o tych, których jest wiele. Nie ma odpowiedzi, w komu panuje cisza, choć kanał wciąż jest otwarty. Chyba, żeśmy coś... Podróż do współrzędnych nieznajomego. No dobra, lećmy tam, tylko czy ja mam w ogóle paliwo? Silnik warp! Muszę tak nad niego nadlecieć jakby i dopiero wtedy w dół. Wejście w atmosferę. Kurde. Jak się lądowało? Jak się ląduje? Opcje. Hamulec, dopalacz. Ale tu w ogóle nie ma sterowania. Jak się ląduje? Bo ja nie wiem jak wylądować, no. To jakiś przycisk na to był. Dziękuję. Funaki, kurde, ty to jesteś gość jednak. Dinguanin system. Ogniwo sygnałowe. Prowadzenia. Ta technika strasznie uszkodzona. Kurde, 25 metal chromatyczny. Co to jest metal chromatyczny? To się jakoś da zrobić, czy coś? Jednostka zaprojektowana do zniszczenia ważniejszych systemów w przypadku, gdy zautomatyzowany użytkownik próbował nim manipulować. A po co ja to w ogóle naprawiam? Jakieś nanity otrzymałem. Jak się skanuje? Chciałbym roślinkę przeskanować. Tu jakaś skrzynka jest. A co tam sodu dostałem? O. Mhm.
Nowy przedmiot w dane nawigacyjne. Góra rdzy. Nie wiem, kombinezon. Po co mi góra rdzy? Dobra, porównaj ekwipunki naszych statków. Technologia. No nie wiem. Potencjał obrażeń. Koszt. Ty no, 23. Mój jest lepszy, mój ma więcej pól. A mogę sobie coś przeciągnąć z niego, albo... Kup. To się da jakoś rozebrać, nie wiem, wykorzystać jakoś, czy cokolwiek, czy nie? Dobra, zaraz zobaczymy. Teraz tak. Gdzie jest tarca? Przesuń i składuj. O, pastylki stworzeń. Aha, że mogę karmić zwierzęta, to nie chcę. Bo ja nie za bardzo wiem, o co tu chodzi. Ja to mam naprawić i dzięki temu będę mógł się dostać. Potrzebuję metal chromatyczny. Mogę to jakoś, nie wiem, tu gdzieś jakaś katalog. Surowce. Jest coś takiego jak metal chromatyczny? Nie mam czegoś takiego w ogóle. Może w wytwarzanych produktach. Miałem w surowcach metal chromatyczny, naprawdę? Gdzie wy to widzicie? A, to! Przetworzony stop metali stworzony w rafinatorze. A co to jest rafinator? Miedź, kadm, emerald, int. Czekajcie. Ale ja nie wiem, co to jest rafinator. Kurde, nie wiem, co to jest rafinator. Może tu jakiś rafinator mam. Wyrzutnia rakiet. O, mobilny rafinator. Ale muszę blachę metalową zrobić. Blacha metalowa, czy czekajcie? Dziękuję za pomoc. Pod Z, tak? Ile ja tego potrzebuję, żeby to tworzyć? Dwadzieścia pięć to dużo. Iryt jakiś, ale ja nie mam w ogóle takich minerałów. Nie, może to pugeum. Nie, nie.
25 000 mieć. Mam mieć. Okej. Super. No i co teraz? To będzie ze mną gadać? Skryt, skryt. Nie ma żadnych oznak życia. Jedyny szum zepsutego komunika. Pobierz zapisy. Jak zawiera ta wiadomość, uległa zakłóceniom i nie można jej odzyskać. Udało mi się wyłowić jedynie imię pilota Artemis. Ktokolwiek to był, już dawno go nie ma. Jest jeszcze inny fragment niezniszczonych danych. To zestaw planów ulepszenia mojego promienia wydobywczego. Nową technologię. Moduł towarzyszący do lasera wydobywczego. Zastępuje standardową optykę promienia wydobywczego. Wysokiej jakości żywym szkłem, dzięki czemu promień staje się efektywny przy wydobyciu z dużych i lub rzadkich złóż zasobów. Szkło automatycznie dostraja się do minimalnych zwahań kształtu fali promienia. Dobra. I koniec, tak? Super. Może ja tu coś powinienem wydobyć, jak już tu jestem. Tu jest jakiś podziemny stwór na pewno. Co znaczy temperatura 50% ochrony? Że za zimno mi jest? O. Coś sika. Niebezpieczna flora, okej. Tu jest minus 22 pod ziemią. A jak wychodzę na górę... Kurde, zbliża się burza. Okej, to uciekam. Ty, a ja ten rafinator zostawiłem, to bardzo źle? Można go wziąć ze sobą? Ja bym tu potrzebował z kimś to zagrać. Ośrodek produkcyjny. Nie wiem za bardzo, co robi ośrodek produkcyjny. Ale bym się tam udał. O, jest ten ośrodek. Mam nadzieję, że po tej stronie planety. Klipa? No nie, no nie będę teraz klipa patrzył. Ma on coś wspólnego z No Man's Sky? Się ląduje. Istoto Artemis, otrzymaliśmy twój sygnał. Czy to pierwszy, czy ostatni?
Czas na prawdę. Nadajesz jej sygnał, ale nie jesteś istotą Artemis. Powiedz prawdę. Twój sygnał jest podobny do sygnału Nady. Czy już kiedyś się kontaktowaliśmy? To dobry moment, aby wejść na pokład, czyż nie? Pokażemy ci nasz dom, jak należy. Nie wiem, o co chodzi, ale kurde, rozbiłem se statek. Nie wiem, co... Jak się lądowało? Z? C? C chyba, nie? Nie F. E. Kliknij tab, potem jakie serduszko? Może kombinezon? A, mam już tlen, dobra, okej, okay, czaję, o co chodzi. Musimy takie rzeczy, muszę takie rzeczy mieć, żeby tlen mieć, okej. Okay. O, 97 stopni. To gorąco, gorąco bardzo. Jak się tu wchodzi? Oho, ho. Trzeba jakoś rozwalić? Nie można zapukać? Halo? Ktoś coś wie na ten temat? O, sieć, coś mnie zaatakowało. Uhuu, uciekaj są. Ten klip jest bardzo związany z tą grą. ...144, bo widzę, że na razie nie działa. I to pewnie jest gdzieś w opcjach wideo. Super. Trzeba ręcznie wpisywać te. No i co teraz? To będzie ze mną gadać? Aha. Czemu ja słyszę sam siebie? Skryt. Nie ma żadnych oznak życia. Jedyny szum zepsutego komórka. Pobierz zapisy. A co, myślisz na jednym serwerze? Zakłóceniem i nie można jej odzyskać. Udało mi się wyłowić jedynie imię pilota. Artemis. Ktokolwiek to był, już dawno go nie ma. Jest jeszcze inny fragment niezniszczonych danych. To zestaw planu ulepszenia mojego pamięci. Da się wyłączyć tak. O kurde. A to czemu ja go nie widzę? Gdzie to jest napisane, że my gramy razem? Aha. Zaproś znajomych. Lektor. Czekajcie, wyświetl. Gdzie jest jakiś, nie wiem, push to talk? Dobra, powiedzcie mi taką rzecz. Co ja tu mam teraz robić? Tu muszę zaparkować chcę. Tu! Bo tam jest jakiś minerał podziemny. O, gdzie to jest? O, tu. O co chodzi? Co to jest? Jak to kopać? Wymaga manipulatora? Co to jest manipulator terenu? To jest jakiś... Ja coś mam takiego? O, shit!
Nanorurki węglowe. Galareta. Jak to się robi nanorurki węglowe? To znów trzeba tu coś wybudować? Blacha metalowa, tlen. Kurde, nie mogę w tym kopać. Shit, coś mnie goni. Więcej żuków. Ekwipunek i klikasz na puste miejsce. Ale ja nie mam nanorurek węglowych. Chyba. A są. Węgiel. Skąd wziąć węgiel? Może z roślin. O, z tego dużego. Coś jęczy. Co to jest? Dobra. I co ja miałem na nanorurki węglowe i co jeszcze miałem do tego multinarzędzia zrobić? Kryształ ponadtlenku. A co to jest kryształ ponadtlenku? Jak to zrobić? Teraz to mi powiedzcie lepiej. Da się jakieś sortowanie zrobić? Tu nie ma czegoś takiego jak kryształ ponadtlenku. Kryształ ponadtlenku, co to może być? W ogóle zobaczę jeszcze raz to moje multinarzędzie, bo tam jeszcze się coś dało zrobić. Takie coś się... Aha, na rurki. Łata hermetyczna, o! Łata hermetyczna, to mogłem zrobić. I co teraz, to już jest? To już działa? Nie mogę dalej wydobywać. O, ale tu już mogę. O, geodę mam. Patrzcie. Co tu trzeba kliknąć? Analizuj. Nie wiem, coś się stało? Węgiel, dobra. To ktoś wie, w jaki sposób zrobić tego? Z tlen. Skąd tlen wziąć? Tu jest wodór, tu jest. Tu, ale jaki tam jest wielki kryształ tego wodoru? Widzicie to? Znaczy, no. Porządny kryształ, a nie jakiś malutki. Nie,
Patrzcie na to. Co się stało? Skończyło się paliwo w laserze. Nie wiedziałem nawet, że w laserze jest na paliwo. Uciekaj, Saul. Laser wydobywczy, węgiel skoncentrowany, foskol. O ja, shit. Dobra. Sud. A to co za stwór? O shit. A on jest agresywny, ale nie w stosunku do mnie na pewno. Krąży wokół mnie, może to jest jego rytuał godowy i będziemy go wykorzystać seksualnie. Lepiej uważajmy na niego. Dalej nie wiem, jak ten fosfor wydobyć. Czekajcie, wejdę do środka. I jeszcze raz, kombinezon. Nie, multinarzędzie. I brakuje mi tego. I brakuje mi kryształ podtlenku. I ja sobie wezmę teraz Wikipedię tutaj. To gdzie to jest ta Wikipedia? Kryształ podtlenku. Nie widzę go tu. Widzi ktoś coś takiego? To jest pewnie wytworzony produkt. Nie, to nie jest. To co mam zrobić? Może to zasób handlowy jakiś? Nie. Co o tym myślicie? Wzmacniacz sygnału. Jednostka badań nad konstrukcjami. Nie chcę badać, chyba że to muszę zbadać, żeby to zrobić. Chociaż wątroba, to mi się podoba. No wiem, że mi jest potrzebny ten do tego manipulator terenu, ale... Aha, manipulator terenu, to co, czego ja szukam? To co to jest manipulator terenu? Aha, to mi jest potrzebne. Dobra, na rurki. Galareta diwodorowa. Bo ja go mam, tylko ja go mam zepsutego. Dobra. Galareta diwodorowa. Co to jest galareta diwodorowa? Niebieskie coś. A tego też tu nie będzie. Lekko lśniąca galareta, delikatnie się tu zawsze koncentruje, należy unikać kontaktu ze skórą. Syntezę. Zbierz diwodór 40. I tyle. W pustych polach ekwipunku. Gdzie ten manipulator terenu? Dobra. O kurde. Okej. A jak się przełączyć z powrotem na broń?
Czy to już zawsze tak będzie? Strzelać? Dobra, mamy to. O nie. Nie wiem jak się przełączyć. Dobra, ale zabrałem jakiś fosfor, nie? Dobra, to co my tu jeszcze mamy, bo ja widzę, że my tu też mamy coś uszkodzonego. Napęd emerytowy, kadm. Aha, do hipernapędu nam jest potrzebny ten. Dobra. Tu już mamy chyba wszystko naprawione, przy czym... A po co mi ten błyskacz? Co to daje? Nanorurki węglowe 3. No to węgiel trzeba mieć. A co to? O, a co to za frachtowiec? To jakiś mój? A, trzeba naładować. Czekajcie, bo tu ja mam jakiś hiper, jak mam jakiś frachtowiec. Nie wiedziałem nawet o czymś takim. Dobra, oni mi mówią tu... Badaj kosmiczną anomalię. I gdzieś polecę w kosmos. Gdzie ta kosmiczna anomalia jest, bo jej nie widzę. Znajdź pomoc podczas... Wywołaj kosmiczną anomalię. Aha. Ja, to ja to mogę zrobić. Czekajcie. To jakąś anomalię mogę przywołać. Czyli robię X. A tu już jest taka jedna anomalia. Podążaj za anomalnym sygnałem. No to jestem, one... Oj, fuck. Ty, no ale ja już to, ja znam takie ten, takie coś. To jest zwykły, tu się zawsze do tej bazy leciało. O kurcze, to tak to nie wyglądało. Dobra, wychodzę stąd. O kurde. Co to jest? A, to jakaś lepsza anomalia jest niż ja znam. Obcy uciekają przede mną. Przeszukaj kosmiczną pod kątem wskazówek dotyczących Artemis. Znajdź konkretne instrukcje wybierając misję kosmiczną. Zbadaj kosmiczną anomalię. Nexus, gadam z nim. Zaliczaj misję z innymi podróżnikami, aby pomóc Nadzie i Polo. Nie wiem, kim jest Nada i Po... Co się dzieje? Coś z lag... Fuck. Zepsuło się. Dobra, wracam tam. Nada i Polo. Słaby komputer. Wy macie słaby komputer chyba. Słaby komputer ci pada. Słaby komputer.
Powiedzcie mi taką rzecz, czy wy jutro jedziecie na defiladę w Katowicach? Bo ja będę. Mogę wam zrobić live stream z defilady. Tam będą żołnierze, prezydent, nie wiem kto jeszcze, wszyscy tam będą i ja tam podjadę samochodem. Ale będzie korek. Dobra, jesteśmy, wróciliśmy. Dobra, muszę tam coś zbadać, ale zanim to zbadam, to może zobaczę w ogóle co tu jest. Bo ja nie wiem, czy to jest zwykła anomalia, zawsze to tak wygląda? Dobra, to są zwykłe lampy po prostu. No ale to jest jakiś Nexus, to ja z nim zagaduję jeszcze raz. Nie, to jest... on tu jakieś zwykłe misje daje, nie chcę z nim gadać. To może ten typ coś wie. Halo, wiesz coś? Witaj, Sotoporo. Mistrz Polo nakazał mi pomóc tobie innym podróżnikom w procesie kreacji. Twoje życzenia zostały zbadane i przesłane do moich procedur syntezy. Zaobserwuj wynik. Twórz egzotyczne przedmioty z żywego srebra. Aha, ale ja nie mam żywego srebra. Mózg rozwalony. Gest do odblokowania. Aha, okej. Okay. Nie wiem, co jest żywe srebro. Pewnie jakiś pay to win. Okej, okay, dobra, nie chcę z tobą gadać w takim razie, typie, jak ty masz tylko jakieś pay to win. Idę tu, może ty coś wiesz. Helios, coś gada, dopadło mnie zmęczenie, młoda istoto, daj mi odpocząć, proszę. Odejdź, okej. Okay. Ale ci ciągle chcą, żebym ja... Dobra, formy życia mogą mi pomóc. To ten nie chce mi pomóc na pewno. A może tu coś jest. A tu się nie da wejść. O, ten wygląda jakby mi chciał pomóc. Forma życia wykonuje przepraszający gest. Chyba muszę wrócić tu kiedy indziej. Okej, okay, dobra, fajnie, że chcecie mi wszyscy pomóc. Nie, nie, nie naraz. Wszyscy, bo kurde. Czuło to ten jak goniu wygląda. Forma życia obwąchuje mnie z szyderczym spojrzeniem, próbując zidentyfikować przenoszone przeze mnie przedmioty wyłącznie po zapachu. Pokaż kocią wątrobę. Plugastwo, chysto, znizna, język mi drży na widok tej potworności. Pożarcie tego to zniewaga dla mojego ciała. Okej, okay, super. A jak się w ogóle, jak się wygląda? Ja wyglądam. Nie chcę zastosować. Nie wiem jak wyglądam, ale chcę wyglądać tak jak wyglądam. To jest jakieś, to są jakieś drzwi? Nie. Dziadostwo, bo oni mi nie chcą pomóc w ogóle. Pozdrowienia. Stworzenie o ostrych oczach patrzy na mnie, nie mrugając oczami. Mówi mi swoje imię, Hesperus, ale szybko wspomina słowa, jakie nie chciało się przedstawić. Powiedz, nieznajoma istoto, kim dokładnie jesteś? Istotą tułaczą? Podróżującą? Podróżującą. Zaczynają drżeć, kiedy wybieram ten sam termin, co on. Istota podróżująca, te słowa wiszą w powietrzu. Wydaje mi się, że nasze ścieżki są równoległe, a jednak, choć to nie do pomyślenia, spotykamy się. Niech to nie będzie nasza jedyna rozmowa. Okej, okay, super, fajnie. A może ty coś wiesz? Cześć, czy my się znamy? Chyba nie, jestem Geminido. A to Hesperu, zapytaj o Geminiego. Zapytaj o Gemini. Ja? Ja jestem tylko na krótką chwilę. Polo i Nada są bardzo uprzejmi dla wszystkich swoich przyjaciół. Kim jest Polo i Nada?
A dobra, Hesperus jest spoko gościem, on mówi. Dobra, spadamy z tej strony i... Nie, może z drugiej strony jestem Polo. Gdzieś musi być, nie? Może tu, może po prostu źle polazłem na sklepy. Ariadne. Widzę podobna istota podróżująca. Tu jesteś bezpieczna i gorąco witana. Zapytaj o to miejsce. Polo i Nada najlepiej opiszą ci miejsce między miejscami. Są tu niedaleko, u szczytu tych schodów. Ale kiedy mówię, że idealnie tu pasujesz istoto, to mówię serio. Dla większości nie jest to dom, ale nasza gwiazda. Ale nisza w gwiazdach, gdzie zawsze jesteś mile widziana. No dobra, czyli to jest mój jakiś taki hubik. A to jest w ogóle dziwne, że ja go mogę wywoływać spod palca. To jest normalne? O, shit. Co jest, jest jakieś podchwytliwe, czy co? Czy mam naprawdę skakać, czy tekstur brakuje, bo nie rozumiem. O, shit. Idę. Zepsułem grę. Shit. Tam oni są, widzę ich, tu siedzą. Kurde, da się jakoś zrestartować? Anomalia. Ale nie taka anomalia miała być. Winda jakaś. Nie wiem, no dobra, no to jesteśmy z powrotem. Ale to dużo nas nie ominęło, bo nie zagadaliśmy do Poli i do Nady. Czy do Polo. Polo Market. Niskie ceny. Nie no, nie mówcie mi, żeby się znowu wykraszyło. O kurde, ktoś tu jest. Ja pierdziel. Nie wiem, czy mam siły to jeszcze raz uruchamiać. Ale to... Śmieszne, że Wondziu wszedł do gry. Dobra, do. Dobra, gra nie taka niezadopracowana. No ludzie, przecież to jest największy patch, jaki był. Można się pomylić w nim. Dobra. Nie gram w to. Kurde, co za giera.